Witam Was w nowym filmie na moim kanale. Zapraszam do oglądania iście wakacyjnego klimatu, bo będę mierzyć się stroje kąpielowe w Handemia. Dlaczego tam? Dlatego, moi drodzy, że przeszłam się właśnie po kilku znanych sieciówkach i nigdzie nie było strojów. Ani w Zarze, mimo że mają je na stronie, ani w Pull&Bear, ani w Berce, ani w Stradim. Może te stroje jeszcze będą, tego nie wiem. Ale jeśli takowe namierzycie, to dajcie znać, chętnie przejdę się i pomierzę. Tymczasem zapraszam do H&M-u, mam nadzieję, że będzie duży wybór, bo na stronie tegoroczna kolekcja prezentuje się naprawdę zacnie. To nie tylko strojów, ale też dodatków. No i pogoda dzisiaj idealna na taki odcinek. No co, nie pozostaje nam nic innego jak oglądać dalej, ale najpierw łapka w górę i komentarz na zachętę. Miłego oglądania. Urlopowy w Handem jest w tym roku naprawdę niezły. Zobaczcie, wszystko posegregowane kolorystycznie. Świetna jest ta torba. Są i stroje, słuchajcie, wziąłem je na stronie. Dodałam sobie nawet niektóre do koszyka. I jestem tak ciekawa, jak ja będę wyglądała w takich wysokich majtkach, bo nigdy nie miałam takiego stroju. Także zaraz będziemy mierzyć, ale tymczasem chcę Wam pokazać, jaki tutaj jest wybór. No po prostu wow! Wow! I są kapelusze i torby. Zobaczcie, jaka ciekawa jest ta zielona. Fajne buty, takie wiązane. Tutaj ciąg dalszy. O, torebka a la Dior. I no rewelacja. Ta też jest świetna. O wow, jaki piękny kosz. Szukałam czegoś takiego. 150 zł, słuchajcie, nie ma tragedii. Także stroje. Ten jest wyprzedany, przynajmniej mój rozmiar na stronie. Także na pewno trochę rzeczy tutaj przymierzy, chyba że będzie problem z rozmiarami. No ale nie, nie, musi być dobrze. Zaczynamy od bikini w obłędnym kolorze. Nie jestem specjalnie opalona, jestem delikatnie muśnięta samoopalaczem, więc do pełnej skóry ten kolor będzie wyglądał jeszcze piękniej. Dół mam w rozmiarze 38, góra to jest 42. Góra jest za 60 zł, a dół, uwaga, za 20, czyli za 80 zł. Mamy przepiękny bikini. Ja Wam muszę powiedzieć, że mam kilka strojów z Handemu i naprawdę no, długo ich używam. Jeden taki jednoczęściowy mam chyba z 5 lat i cały czas wygląda rewelacyjnie. Także dla mnie jakość tych strojów naprawdę nie odbiega niczym od wyższych marek, od marek premium. Ja tak mówię, wyższe marki, ja nawet nie wiem, czy jest takie określenie, dajcie znać. Może je sobie po prostu wymyśliłam. No i co, góra mi się tutaj bardzo podoba. Jest taka zabudowana do większego biustu, to pięknie wyrównuje proporcje. Strój jednoczęściowy za 130 zł, rozmiar 42. Ja mam dość szerokie biodra, dlatego lepiej wyglądam w większym rozmiarze, jeśli chodzi o stroje kąpielowe, niż ten, który noszę zazwyczaj, bo mój rozmiar ubrań to 38 łamane na 40, a stroje tutaj mam naprawdę 42, ale zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Jestem w szoku, bo ja myślałam, że on będzie taki bardzo delikatnie, będzie do mnie pasował. Tymczasem nawet do shortów, kiedy nam wystaje tutaj ta góra z falbaną, no rewelacja. I dość mocno jest wycięty dół, więc pupa wygląda apetycznie. Musicie mi na słowo uwierzyć. W ogóle się nie spodziewałam, że będę zadowolona z tego, jak wyglądam. I zwróćcie uwagę, u nich na stronie, bo w ogóle na stronie Handemu jest bardzo dużo strojów. Tutaj oczywiście nie masz takiego wyboru, ale i tak jest super jak na sieciówkę. To zwróćcie uwagę na takie stroje high leg. One są mocniej wycięte tutaj i tak pięknie wydłużają nogi. Niestety tutaj nie ma stacjonarnie ani jednego, więc może sobie coś jeszcze domówię. No ale no, ten jest po prostu piękny. To ma być, w ogóle to jest jedno z najlepszych mierzymy ostatnich czasów, bo wszystko mi się jak na razie podoba. I tutaj niestety mam za duży stanik w obwodzie. Mój normalny rozmiar to 75E. W H&M wchodzę, że tak powiem kolokwialnie, w 80D. 80D jest równoległe, równoznaczne z 75E, przynajmniej w moim przypadku. Niestety nie było takiego rozmiaru. Mam na sobie 85D, on jest za 70 zł. No i tutaj mam luz, on źle leży. Majtki 42 leżą rewelacyjnie. Daszek też jest świetny. Ten zestaw mi się bardzo podoba, ale do niego już naprawdę trzeba mieć skórę mocniej opaloną, więc jak macie ciemniejszą karnację, to ten odcień pomarańczowego polecam Wam. Ja mam za mały strój, bo góra to jest 38, dół to 40, ta 40 też na mnie dobrze leży. I teraz, ja nie jestem fetyszystą za małych rozmiarów, wręcz przeciwnie, chciałam Wam po pierwsze pokazać, jak tragicznie wygląda biust w za małym staniku.
No dla mnie to jest po prostu, aż muszę się zasłonić włosami, po prostu mnie to krępuje. Byłam też ciekawa, jak będę w tym kolorze wyglądać. I on mi się bardzo podoba, ale nie kupiłabym tego stroju, nawet gdybym miała odpowiedni biustonosz. Mimo, że tutaj figi mają takie specjalne zaszycie pomiędzy pośladkami, dzięki czemu robią się z nich piękne brazyliany. Naprawdę pupa tutaj świetnie leży. Ja mam podobny strój o takim fasonie z Praia Beachwear, polska marka. On był bardzo drogi, on kosztował około 500 zł. Ten całość będzie kosztował około 80, a tkanina, fason są naprawdę bardzo podobne, także rewelacja. Czy efekt push-upu, to ten stanik będzie idealny. On ma tu wkładki, w ogóle większość tych staników ma wkładki. I ten gruby pas pod biustem tak dobrze go trzyma, tak dobrze zbiera te piersi, że jestem w szoku. Ja bym mogła nosić to jako top. Niemniej, mimo że uwielbiam odcienie khaki, to ten nie jest dla mnie zbyt twarzowy. Dajcie znać, co myślicie, ale sam fason. Majteczki są takie, widzicie, lekko odsłaniające pośladki, ale też nie za mocno, lekko lejzące. Wiadomo, co chodzi. I teraz pozwólcie, że pokażę wam jeszcze inne zielone dodatki, a cały ten strój wychodzi za stówę. Za stówę, naprawdę jest bardzo piękny. I teraz przebrana za żadę. Bucket, słuchajcie, za 30 zł. Świetne są te bakety. I pójdę zaraz poszukać różowego, bo naprawdę nosiłabym go normalnie do stylizacji. I do tego ta wielka zielona torba, która jest naprawdę rewelacyjna. Nie wiem, ile ona kosztuje, już wam mówię. Ona kosztuje, kochani, 140 zł bez groszy. Czy taka torba by do mnie pasowała na plaży? Chyba nie, bo ja nie mam zielonych dodatków. Ale właśnie biel, róż, zaraz poszukamy. Jeżeli twoje życie jest smutne i chcesz się poczuć jak Barbie albo królowa życia, to mam dla ciebie strój welurowy i to jest hajlak. I tutaj już mam trochę mocniej wycięte te boki. On jest dziwny bardzo w dotyku, nie będę ukrywać. I te ramionczka łączą się z wiązaniem z tyłu, więc tutaj troszeczkę trzeba uwagi przyłożyć do tego, żeby dobrze to zawiązać. I pupa wygląda rewelacyjnie, on jest tak fajnie wycięty. Bardzo mi się podoba. Jest jeden minus tego stroju, że on trochę drapie. Ale nie wiem jak wy, ja uważam, że tutaj ewidentnie brakuje dodatków. Teraz to wszystko ma sens. Naprawdę czuję się jak Barbie, jak żony Hollywood. Nie wiem, jak jeszcze tutaj znaleźć porównanie, ale mój zepsuty głos tą krtanią w ogóle tu nie pasuje. Powinnam mieć taki słodki, delikatny głosik. Taki, wiecie, choose happy. I muszę wam powiedzieć, że ta torba, ona jest tak jakby frotę, kosztuje 80 zł z tym kapeluszem. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że jestem nienormalna. I nawet mnie to cieszy, bo bycie zwykłym jest nudne, jak to powiedziała kiedyś Marilyn Monroe czy Audrey Hepburn. Kto pamięta? Kurczę, chciałam pięknym cytatem tutaj zarzucić i nie pamiętam, czyje to były słowa. Najważniejsze to, że jakże one są prawdziwe. Piękne, piękny zestaw. Ten strój, w ogóle on wkroczył mi się trochę dziwnie opłata. Może nie będę tego pokazywać blisko, bo wiecie, no nie przesadzajmy. Ale ogólnie ten zestaw. I teraz spójrzcie na to. Tutaj mamy wkładki, więc ten biust jest naprawdę powiększony. 60 zł kosztuje ta góra. Wzór mi się bardzo podoba, ale chyba też nie do końca do mnie pasuje. Zobaczcie, majtki, o których ja myślałam, że taki wysoki stan będzie mnie wyszczuplał, a one sprawiają, że wyglądam jakbym miała brzuch. Taki, wiecie, taki... Tak mi się kojarzy efekt tych majtek. Może na inną figurę nie ma takiego efektu, ale wiecie, z czym się to kojarzy? Że jestem taką typiarką, która ma duży brzuch, co nie jest niczym złym, żeby nie było, ale mój brzuszek odstaje i naciągam na niego gacie. Która z was tego nie robiła? Mi się kiedyś zdarzało. I w tym roku też się może zdarzyć, ale ja nie chcę właśnie, żeby te gacie cały czas mi dawały poczucie tego, że są sztucznie naciągnięte i one też dość mocno mi się wpijają w pupę, no po prostu. Więc ten strój jest bardzo ładny, ale też nie na moją sylwetkę. Wzory są świetne, ale no chyba nie. No świetna torba plażowa, uwaga, za 40 zł, ona jest jedyna. I różowy kapelusz kowbojski. Myślałam, że on będzie hitem i na pewno go kupię, ale w ogóle mi się nie podoba. Nie wiem, czy to jest kwestia fosfu czy odcienia, ale nie kupię go raczej. No ale może jest tutaj inna miłośniczka tego koloru, takich dodatków. Także to handlę mu szybciutko. I tak to wygląda z dodatkami. I ostatni strój, w którym wieje nudą, ponieważ jest to
zwykły czarny, jednoczęściowy, ale za to z kolekcji Shaping i on ma modelować naszą sylwetkę. To jest rozmiar 40, bo nie było 42, no musiałam go tutaj naciągnąć, kosztuje 129 zł. Teraz bardzo proszę zrobić pauzę i napisać, czy wyglądam w nim 5 kg szczuplej niż w poprzednich, skoro on jest shaping, a poprzednie były shaping. Ja wam powiem, co o tym myślę. Moim zdaniem on w ogóle nie modeluje jakoś rewelacyjnie figury. Może po prostu mam za mały rozmiar i przy większym, który byłby też dłuższy, te marszczenia i ten materiał, który jest taki bardzo mocno ściskający, byłby w odpowiednim miejscu, miałabym jakąś talię podkreśloną albo coś. No biust wygląda super, ale we wszystkich strojach z H&M, jak mamy dobry rozmiar z tymi wkładkami, no biust prezentuje się fajnie. Tutaj pupa niezbyt ciekawie. W ogóle jest shaping i nagle brzuch się pojawił, którego wcześniej nie było. Albo ja go nie widziałam optymistycznie, ale nie wiem, no... Nie jest to mój ulubiony strój. Z tego, co mierzyłam, powiedziałabym, że nawet jest jednym ze słabszych, ale może ożywmy go jaśniejszymi dodatkami. W tym przypadku jest od razu lepiej. Kapelusz za 60 zł, taki klasyk, naprawdę bardzo ładnie wygląda, ma piękny kształt i do tego biała torba w tej samej cenie też jest za 60 zł. Ona jest takiej plecionki. Ja w tym stroju czuję się grubo, naprawdę. To jest pierwszy strój, w którym moja sylwetka wygląda gorzej niż bym chciała. W ogóle te uda takie mi się zrobiły dziwne, klocowate. Ja mam dość grube uda w porównaniu do reszty ciała, do wąskich ramion czy chudych rąk. Moje uda są po prostu trochę większe, ale w innych strojach jakoś uwaga od tych ud była podciągnięta. I w ogóle lepiej ta okolica tutaj wyglądała, także wejdę do kasy, możecie zgadywać, co kupię. Jestem niezwykle zadowolona z dzisiejszych zakupów. Mam dwa stroje kąpielowe, jeden jednoczęściowy w stylu, o który bym siebie nie podejrzewała, że taki zakupię. Kupiłam boskie dodatki, zaraz pokażę wam te kilka rzeczy w samochodzie. Mam niedużo pieniędzy na to wszystko, także żyć, nie umierać. Dajcie znać, gdzie widziałyście piękne stroje kąpielowe w sieciówkach. Chętnie odwiedzę to miejsce z kamerą i pomierzę. Liczę na długie i upalne lato w tym roku i mam nadzieję, że wiele różnych strojów będzie mi potrzebnych. Nie byłabym sobą, gdybym zupełnie nic nie kupiła. No ta torba po prostu piękna, idealna na łódkę, na plażę, na spacer. Gdziekolwiek macie tylko ochotę i w zestawie z tą czapką, gdzie jesteś? I powiem wam, że moja córka z wieku, w którym podbieram jej ubrania, ale jednocześnie nienawidzi różowego, więc ten zestaw jest tylko dla mnie i to jest po prostu wspaniałe. Miałam też ten strój, kolor i fason po prostu przepiękne, przepiękne. Strój za 100, ja wiem, że będę miała go bardzo, bardzo długo. Mam też ten strój marynarski, po prostu jest przepiękny, zupełnie inny vibe niż ten poprzedni, taki bardziej romantyczny. Ja mam niedługo nagrania w spa, więc będę się w nim czuła super komfortowo. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!